Wysłałeś mi zapkę? Tak? No, dobra. Także mówię, no kurde, z taką. Teraz wyglądam tak trochę jak Niemcy, takie. No niektórzy Niemcy tacy mają takie krótkie włosy, kurde, wyglądam teraz podobnie, to mnie aż dziwi, jestem szokowany jak wyglądam. Ale powiem ci, że jak byłem u fryzjera, to tak inaczej to wyglądało w lusterku, co nie? Ale jak teraz patrzę się, to inaczej wygląda. Kurna. Dobra, co gramy? Obojętnie, ja sobie wezmę to. Kurna. Borsuka zrobił. A Migolda nie chcą dosłać. Za 6 nie koniec premki. Ja dzisiaj zagrałem tyle randomów, ale wszystkie takie testowanie myszki. Kurna, ta myszka. No po prostu no chyba z 2 godziny testowałem myszkę. Szukałem, kurna, nie mogłem znaleźć. Ty startujesz jak coś. Szukałem, a w ogóle powiedz mi na myszce, co oznacza takie na środku pod scrollem? No, guziczek tam jest. Jak go klikniesz, to kółko może jechać bez oporu. To jest do przewijania dużych plików tekstowych. Albo jak go klikniesz, to masz wtedy opór do precyzyjnego przewijania na przykład stron internetowych, czy tam jakiegoś, nie wiem, tekstu. O, to bo właśnie teraz tam tak mocno, kurde, i mnie to trochę wkurza. A nie da się ustawić scrolla gorszego, nie da się. Co ustawić? Żeby domyślnie scroll był wolniej. No kliknij to i będzie wolniej. Ale no to jest chyba trochę trudno, kurna, jak mam celować, obracać myszką, jeszcze kurna może piruet zrobię, jeszcze może się obrócę dookoła fotelem. No Kurna, nie ale, wiem. no jak, przecież nie musisz tego guzika trzymać, raz go klikasz i on się blokuje. Nie. No jak nie, kliknij go do końca, jak go raz klikniesz, to masz szybkie kółka, jak go klikniesz drugi raz, to masz wolne kółko. Nie, no jest to samo. No jak to samo? No to samo jest, kurde, muszę go przytrzymać i dopiero wtedy jest normalne, takie powolne dość. Niemożliwe. No kurna, myślisz, że cię oszukuje? Nie, no może masz jakieś coś zrybane na tej myszce, bo to jest... Kurwa, ty czekaj. Nie, no to by było kompletnie w ogóle useless i... No startuj! A, to ja. Ale jestem zmęczony, kurna. No myślałem, że kupiłem cudo. To wyszło. Jak nigdy. Jeszcze tak dawno nie kupiłem czegoś, co mi się tak nie podobało. No i kurna, wiesz jak przewija mi się szybko? Wiesz jak mi się szybko przewija w ogóle gra? Ej, no czekaj. Nie masz takiego dźwięku, jak go klikniesz, że się coś blokuje? Może kurwa coś zmienili w tym G500S albo... Ale to bez sensu, bo to w ogóle jest nieprzydatne, takie kółko wtedy. Kurwa, no zaraz cię jednę tłumaczę. Normalnie zaraz mu walnę, nie? Ja tam nie jadę, bo w zasadzie tam drejdziewałem, no. Nie, w sumie no ja też tam nie jadę. Aaaa! Ktoś ubiera! No nie, no coś jest, no, ale to kurna, to nie jest różnica, żeby to odczuwać, kurna. To jest tak... Jak, kurde? Co? No co? No nie wiem, co jest nie tak, kurde, no... U mnie jest po prostu, klikam raz i mam kółko takie, wiesz, jak normalnej każdej jednej normalnej myszce, jest takie z oporami, że muszę parę razy przewijać, żeby na przykład oddalić zoom outa na maksa. A jak wyłączę to, to jedno pchnięcie kółkiem i ono się cały czas kręci, jakby była na jednym, wiesz... Czyli zawsze klikasz ten środkowy klawisz? Nie, klikam raz, teraz kliknąłem i teraz mam szorstkie przewijanie, czyli że, wiesz... Klikam i przewija się po prostu, a jak go kliknę drugi raz, to to wyłączam i wtedy kółko nie ma oporów i się kręci na maksa. Ale kurna, czemu taka skomplikowana myszka? Ja pierdzie, przecież człowieku, ty nie rozumiesz, że ja jestem ułomnym człowiekiem. Czy ty naprawdę tego nie rozumiesz?
Trzeba powiedzieć wczoraj, to jest myszka dla kurna ludzi z mózgiem, kurna. No jak, no przecież to banał jest. No kurwa, jak można dingnąć od Disa ze 128? No ludzie święci! No, może jesteś podobny do mnie, wyskrewany. Ty masz teraz G500 zwykłą? Tak. No tak Sina mówił, że to nie ma różnicy dla niego między tą a tą. Znaczy no tak, wydaje mu się, że to jest to samo wszystko. No bo to jest to samo, tylko sensor jest inny. No i twój model jest nowszy, więc bez sensu kupować starszy. Bez sensu to jest kurna kupować myszkę za 300, po czym okazuje się, że kurna myszka za 60 zł ci się bardziej podobała. Aczkolwiek w tej bitwie jeszcze nic nie istnieje, więc jestem zadowolony. Może ta czułość jest naprawdę dobra od tej poprzedniej bitwy. Dobra, trafiłem. Jest dobrze, trafiłem. Trafiłem kurna drugi. Jak go skończę to... Jest kurna, zdjąłem czołg. Jest kurde. Jest dobrze. Trafię. Pointer, ja trafię. Feel the force? Trzeba ładuję. Ale za szybko scrollem. To było dobrze kurna, ale teraz... A ile tu jest tych ustawień tego scrolla? Jeden czy dwa powinny być? No dwa. Jedno szybkie, jedno wolne. No dobra, to chyba mam teraz wolne, no, no i tak jest szybkie przy tym co miałem kiedyś. Moja poprzednia myszka za 60 zł. Ten Bloody Gun V3 to tam co? Tak łatwo się poruszało tutaj. Takie kurna szybkie, trudne. Jak grasz Borsukiem, to grasz na jakiej armacie? 150 grałem. Ja jeszcze nie mam jej. Ale ta 128, kur... No rzadzi, nie? Co? Rzadzi? Co, no rzadzi normalnie. A co, że rządzi, o to chodzi? No bo wszyscy używają tego z Q8, a ja jestem zdania, że lepiej walić za 750. Znaczy też, tak, ja też jestem zwolennikiem. Ja ostatnio w ogóle jestem zwolennikiem Alpha Damage'u, kurna, ale o kurna. Pointer. Jak to jest, że ten WZ tak szybko strzela? Ale ostatnio mi się FW nie podoba, kurde, za dużo faili. Świecę się, kurna! O ty... Kurna, Tiger 2 do mnie strzela, wyobrażasz sobie? Bushman, kurna. A to gnida jedna. Jest, Hammer, ja walę Hamla, bo nie wal fest. A już ściągnąłem tam jednego. Dobra, teraz tego frajera kończymy. A ty trzymasz przycisk myszki, żeby szybciej strzelać? Przytrzymujesz? Nie, nie. Jaki przycisk myszki? O, aha, lewy. To znaczy... Aha, w ten sposób. No nie no, ja nie mam magazynka, więc mnie to nie potrzeba. No ale to możesz, żeby przez strzałem strzelić jako pierwszy, a nie jako na przykład drugi. Patrz, teraz, patrz, od razu jak przoduję strzelam, co nie? Ja tak robię w walkach jeden na jeden, a wiesz co jeszcze wczoraj odkryłem? Znaczy nie, wczoraj. Nie, wczoraj. Ostatnio jak grałem z XinFM, że w walce jeden na jeden nie warto skupiać się na celowaniu, bo z 15 metrów na przykład czołgi cię mogą skręcić w ostatniej chwili i misniesz, a autoime zawsze trafi, kurna. I ty powinieneś się skupiać na poruszaniu się czołgiem, a autoime powinien się skupiać na strzelaniu, więc ja już w ogóle jak będę miał 1 na 1 będę liczył tylko w autoime, co nie? Już w ogóle, ja już w ogóle nie myślę, już nie będę myślał więcej. W ogóle, myślenie jest trudne, tak, o tego, czyli myślenie wymaga mózgu. Tak. Założę się, że na kamerce nie widać nawet moich włosów, co nie? Nie no, może widać tutaj kawałeczek. Startuj. Ale jest go, jest, są kredyty, no, 3,5 miliona. I w ogóle to w tym rankingu jestem na pozycji 16 tysięcy. Widziałem. O, chyba, skazno. Także... Może jakimś cudem będę miał czołg, ale to... Kiedy nie, kończy się trzeci etap? Jutro. Tak? No. No kurde, wypadałoby, to dam dzisiaj konto. Dam komuś... Aha, dobra, nie dam. No dasz mi, no umówmy się, dasz mi, tak. Dasz mi. Nie wolno dawać kont, kiśli zabrania, będzie ban. Nie, mi możesz, bo ja community contributor, to mi możesz. Ha, no dobrze. Także pamiętaj, chciał mi dać konto. Tak,
Nikomu innemu, tylko Multiemu. To się wytnie. To się dotnie. O Jezu, jakie tiery, ja se jadę jak Milord. A, o kurna! Jakie tiery. No, no, ja to samo. Patrzę w wy, o, 52, u, no. Kazna, u. Kazna, u. O, chyba. I Cobrialon. Cobralon. Cobralion. A wiesz, że sporo odpadło? No tak, wiem. Ale teraz tak cisną CW. Świeku. Czterech gości ze Steamu Spale widziałem w RSOP, wiesz? Ale oni mają taki fajny dopisek, że to jest Spale, co nie? My też taki powinniśmy mieć. Według mnie, tylko tak mi się wydaje, byłoby fajnie, bo byśmy byli rozpoznawalni jako EPS zawsze. Kurna, też jest 9! Pointer! Cofaj się. Ja 50 chciałem między budynkami, to mnie gnida. O, gdy się odbiłem od niego w ogóle. No coming. Tak w ogóle to się boję. Centurion, weź pointer, ważaj pointer. Centurion, kurna! Ucofnij się, weź przyjedź. Nie zgiń, nie zgiń! A, to setka jest. I chyba. No kurna, nie przebiłem Centuriona! What the hell? Ile ma chyba? 900, kurwa, i tak więcej niż ja. Kurwa. Jestem w dupie. Pointer, powiem ci tak, kurwa. Ty jesteś współwinny. O, jak nazwałeś to tak jakoś łagodnie. No bo się kurde, no. Nie wiem, wyjechali z każdej strony. Nie, no kurwa, bo dziesiąte tiery wybrali frajerzy, kurwa, myślę, że są fajni. A gdzie jest chyba? Przed tobą. Tutaj się czai. Kurna. A ten 169 jak Cobra, ja. Jaki gówniany damage mnie wylosował w tego Centuriona? 470. A mi wiesz ile? No. Nie wiem. Spoko. Ale wiesz, że z 3 pestek mam średni damage 840? Z czego ostatnia była 321, więc na bank wylosowała mi poniżej 300 ostatnią pestką. To znaczy, przecież przedostatnią, czyli w tego Centuriona walnąłem za jakieś 250. Więc jest spoko. No kurna, noby. No zaraz cię, zaraz was wyrżną. A, 50B jeszcze za tobą, o to może. No kurna, mamy snajpera pamiętnie 50B, jest dobrze. Jest postęp. O, co z tego, że z tyłu jest dziesiątką, no ale... Ale jest dobrze, no ogólnie to chyba wszystko gra, gitara. Nie ma problemu. 50B coraz bardziej się chowa z tyłu, coraz bardziej. Już zaraz w ogóle za mapę wjedzie. No, przegraliśmy tą mapę, dobra, S100. Wytyfy. S100 pan padło. Dobrze, te 4-4 dostaję od Cobrialiona i Nara. Dokładnie. T28. Dobra, no kurna, także to jest porażka. Gratuluję, pointer, świetnej gry. Dziękuję, dziękuję. Chyba jedzie. Chyba jedzie albo nie jedzie. Ale chyba jedzie. Kurna,
Kurna! LOL. No pograne. Jak mu trzasną. O, nawet go nie zobaczyłem. Fajnie, że on mnie widział, a ja go nie, co nie? Marta nie dostała nerfa. Chciałbym rzucić tą myszką, ale zapomniałem, że ona jest na kabel. Ale to dobrze, że mam na kabel, bo jakbym miał nie na kabel, to bym chyba niszczył myszki. Ale powiem ci, że znalazłem chyba optymalną wartość. To jest porażka. Dobra, to weź teraz zagrajmy taką bitwę, żeby przeżyć, co? Jedną ostatnią. Chyba już idziesz po dobrze. Dobrze, dobrze. Ale weź coś, czym przeżyjesz, kurna. Mausa? Nie, czy przeżyjesz długo mausem. Zdziwiłbyś się. No dobra, to bierz mausa, ja wezmę wytyfy. Nie no, na ósemkę, pierdzielę. To weź super pershinga. A ja wezmę ISA 6. Nie wiem, co pojechał. No dobra. Rozmowy tam widzę są wprowadzone w te cały czas. Aaa, tam kurwa taki dialog się produkuje, że pani. Mickiewicz miękka. No, epopeje piszę. No ale mówię, no, ale nic mnie tak nie wkurwia jak te jebane ładowarki do tych telefonów. Ja nie wiem co za down wymyślił kabel, który ma może z 20 cm. Ale mnie wkurza to samo w tym. Czekaj, w kamerce kurna, mam taki kabel do dupy, że wiesz jaki to jest kabel? Chyba kurna metr. Człowieku. No, ale to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, no. Jak można kable? Ładowarki. Mogłem z tym kablem chodzić po całym domu, a teraz kurwa mam kabel taki, jak nie wiem. Ja też mam taki mały kabel do telefonu, kurwa. Do no przecież to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Wie dlaczego? No, żeby tak, zaoszczędzić, no, bo kabel kosztuje, żeby zaoszczędzić, tak robią teraz. No, ale zajebiście, płacę dwa kafle za telefon, a kurwa... Oni zaoszczędzają na kablu. Na kablu, który pójdę sobie do sklepu i kupię za 20 zł, czy ile. Jakie 20 zł? Tańsze. 20 zł, chyba kurna pół, chyba 30 metrów. Nie wiem, co im przeszkadzały te zwykłe ładowarki, kurwa mać. To teraz są na te USB, kurwa, kabel ci dadzą chyba najkrótszy z możliwych, jaki można w sklepie dostać. Tak, żeby jeszcze się dało przeciąć, kurwa, nie chcąc. Sakra. Raz w ogóle rozwaliłem tą ładowarkę prawie. Przez przypadek całkowicie. A ile razy już mi telefon przez... A jak ty masz telefon, dalej masz tą Nokia, czy kupiłeś już nowy? Nie, no ja już dawno mam inny. Jaki? HTC One. A ile on kosztuje? No wiesz co, ja dałem za niego niedużo, bo dałem za niego 800 zł. Niedużo, na abonamencie 800 zł, czyli pewnie warto jest dwa kafle. No, jak ja szedłem w celu kupienia Z1, już miałem w portfelu 1800 zł. Ale że HTC wyszedł 1000 zł taniej, a w sumie jest też bardzo ładny, podoba mi się. No w sumie nie żałuję. A co on ma takiego fajnego, lepszego od mojego Samsunga Galaxy S2? Aparat. I w sumie, no aparat i tam parę innych zbędnych rzeczy, ale mi chodziło o dobry aparat. Na początku bałem się, bo się naczytałem, że ten HTC ma naprawdę zły aparat, ale ma naprawdę wyjebany, nie? Jestem bardzo zadowolony. Ale też mam dobry aparat i mam Full HD filmy. No, tak, no ja też, ale tu nawet nie o to chodzi, bo... Przebiłem go we włas, kurna! Bo w dzień każdy telefon zrobi ładne zdjęcia, a... Ja często robię gdzieś po ciemku, albo w jakichś pubach, czy gdzieś. O kurna, mi się wydaje, że to jest dupa teraz. To jest kurna dupa, zaraz nas zmiatą. A w przyszłym patchu będzie można strzelać przez wagony, kurna, przez murki, wiesz? LOL. Co no, mnie trafia? No. Pod. Wiesz, pod strzel. Nie przebił, kurta noid. Uważaj, bo zaraz zginiesz, miałeś przeżyć, kurna, ja nie chcę tutaj sam dostać. Się to tłumaczyłem. Uważaj, lew! W przyszłym pasie będzie... O, lol. Kutasa. Pod torami mnie chyba trafił. Jo, pod torami.
Obrężenie. To bruka. O kurna. Dobra, tak, że to by było na tyle. Jeszcze jeden strzał oddam. Ale trafię, już pamiętam, że trafię, już jest jakiś... No jedź kurna tym czołgiem za mur! Dobra, jest, jestem za murem. Zaraz się schowam. Ostatnio się denerwuję strasznie, jak gram tymi zarabiaczkami, nie wiem dlaczego. Już mi nie sprzedają takiej przyjemności jak kiedyś. A tobie? Jak się gra zarabiaczkami teraz? Zarabiaczkami, no... Ja w sumie większością zarabiaczek to gram na goldzie dla fanu niż dla zarabiania, bo do zarabiania są chujowe. Jedynie jak? KW 5 mi się bardzo dobrze gra, bardzo fajnie się zarabia. Zwłaszcza jak są te eventy, jak tam zrobisz ileś, to dostajesz plus tam ileś kredytów. I tak przez jeden weekend wyfarmiłem sobie 10. A nigdy w życiu jeszcze przez tak krótki czas nie wyfarmiłem, bo mi się po prostu nie chciało. No, i też się nie chce bardzo często farmić, dlatego gram. No to jest najgorsze, żeby ta farma była jakaś lepsza, nie wiem, żeby te zarabiaczki nie miały plus 100%, tylko nie wiem, z 200 albo 300. Jakie 100%? To jest 50%, człowieku. No to już w ogóle, jakbyś, nie wiem... W Burtenderze jest plus 110 na przykład. Jakbym pojechał taką zarabiaczką i dajmy na to, zarobił po tej bitwie po słabej ponad 100, a po dobrej koło 200 tysięcy. Kurde, no to tak bym mógł farmić, no ja biorę czołg, trochę sobie pojeżdżę i po zawodach. A tak jak ja zarabiam w granicach, zajebiście dobrą bitwę w granicach 100 paru tysięcy, no to można grać i grać do usranej śmierci. Dokładnie, kurwa. 10 bitew? Nawet nie, 12 średnio, żeby zarobić milion, tak? Tak, 12 bitew, no bo przecież wiadomo, nie zawsze się wąsztuje. No właśnie, no o tym mówię. Dostałem premkę, dobra, bardzo dobrze. To co, to była ostatnia, czy jeszcze jedna? Jeszcze jedna. Dobra, to jeszcze jedna, ostatnia. To weź teraz tak zagraj, żeby przeżyć, co? Mhm. Piątki dwie? Może być. A to dasz mi czas na złogę? No ty mi też musisz dać, bo muszę ją przenieść. Ja też muszę ją przenieść. To przenieść. Tak, z dwie doby byłoby dobrze. W ogóle ostatnio raz mnie facet podpalił na KV5. Pierwszy raz się podpaliłem. A byłem na benzynie, bo ja nie wożę gość nic, tylko benzynę. Ale już wiem, gdzie strzelać, żeby się podpalić. Czy co osłaniać, może tak. Co? Bok. No ty kurwa, to wiadomo, bo w KV1 też od boku poniesz. Nie od tyłu, a od boku. I wiesz gdzie? W bok, po bokach z tyłu masz takie jakby dwa kurwa schowki. Jeden z lewej, drugi z prawej. Dostałem w ten schowek i się zacząłem palić. Kurna. Pozdro 509. No beka. I to wszystko jest tylko z tych trzech, czterech dziesiątek. U dziewiątek dwie są przebijane w miarę. Jedno tylko ze złota, te trzy tylko ze złota od przodu. Te 30 tylko przepijesz i to też nie zawsze za. No. Jeźdź dłuższą drogę, bo mają kometę i 75. Znaczy, tacy średni gracze, to taki wolny. Nie. Sprzytyłeś ostatnio pointer? Znaczy. No przytyłeś, kurna! No widzę właśnie, taka serwetka. I 10 kilo jak nic, kurna. A ja jak tempa przybrałem, to widać. Zrzuciłem trochę chyba. Choć po dzisiejszym obiadzie to nie wiem. Czemu wjedziesz w skałę? Telefon, czytałem SMS. No, kurwa. A właśnie. Potem musimy pogadać, bo muszę dostać wiadomość. Do War Thundera. O to potem co ci powiem. Powiem. Wysłać po angielsku wiadomość do War Thundera. Do jakiegoś kolesia na maila. Potem ci wytłumaczę. Nie teraz, wiadomo. O której dzisiaj w ogóle wrócisz? Nie dzisiaj, mam rozumieć. Nie. Znaczy może inaczej, o tej godzinie pewnie będziesz spał, albo nie wiem, będziesz oglądał telewizję, albo nie wiem, co tam robisz. Czyli 23? No, tak pewnie. Kurwa. I to by się nie chciało tak.
Ja bym to ja przyjął. bym Żar leje mi dnia. normalnie. Wiesz, wczoraj godzina 23, no 23, telefon do mnie dzwoni. Gdzie jesteś? W domu. To wyjdź przed dom. A przed domem moja grupa ze studiów. O, dawaj, idziemy na piwo, idziemy na piwo. Nie, kurwa, stoi ci pięciu typa pod chatem i co, nie pójdziesz? Pójdź, nie, nie. Ale fajnie było, nie żałuję. Dawno ich nie widziałem. O kurna, o lol, nie przebijemy go. Weź tankuj trochę. A, ty też masz 3 HP już. Cofnij, 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 teraz ja zbiorę. Da, strzeli we mnie, strzeli, dobra. ISA 3 kończymy, ISA 3 gąskę. Dostał, dobra, bez złota go przebijamy. Dobra, nie wyjeżdżamy, nie wyjeżdżamy. Gąskę mu trzeba dać. Strzelił w wieżę, w właz. Widzisz ten właz po lewej, bo to jest wieża ISA 3. To jest wieża ISA 3, celaj, patrz. Dostał, widzisz? No, dostał. Ja zbiorę, ja zbiorę. Ruszam się, żeby może spudłował. Dobra, nara, frajerze, 9 tierze, kurna. Ta 30 z prawej. Nie dojechała jeszcze, więc. Jedziemy, poczekaj, poczekaj. Lewej komet, jadę po kometa najpierw. Ta 30 wyjeżdża? Nie, nie wyjeżdża. Nie przebiłem kometa. Wjeżdża, kurna! Spudłował, kurna! Jeszcze mu gąskę założyłem. Gdzie ty jedziesz, kurna, pointer? Co ty robisz? Ta 30! Gdzie te 30, jak tu WZ? O kurna, nie gin, błagam, powiem teraz tutaj. Tanie skóry nie sprzedam. Powiem ci, że cały czas sobie słucham rano codziennie tego Eminema z Rihanu. Monster? No. Bardzo fajna notka. No kurna, zarąbista. Ja też słucham tego i Kesha Timber. A, nie znam. Znaczy znam. Ale może... O, jaki frajer dingnął się. Czekaj, przebijemy ten władz? Przebiłem! Przyceluj. A, dobra, schowaj się. Zbiorę, 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 czekaj, czekaj. On chyba nie przoduje nawet, bo to jest patrz, 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 bez złota! Patrz go! A tak, a propos, wczoraj gadałeś o blokowaniu filmów. No, wiem, że poblokowali niektóre filmy, trochę ścieżek poblokowali, a co? Co w związku z tym? Nie, bo wczoraj Ace... No słyszałem, coś tam jak Kirejciego. No to ja wiem, no to poblokowali wszystko takiego, no ja pousuwałem wszystkie, już mam ściutkie konto. Pięknie wszystko, usunięte, jakiekolwiek pliki, które coś tam przeszkadzały YouTube'owi. Więc ja już mam no problem. Zresztą, kurna, wszystkie filmy to były stare filmy. Już żaden nowy film to tam... No ja już 3 kademy idzie zrobiłem, a na srebrze nie. Ja 2400, ale kurna, ja nie wiem czemu, ale... Ale ja chyba... Luwę zdingał ode mnie. Ohoho, fop, fop, fop. Kurna. No dobra, to robisz lepszy jak pode mnie. O, ja dziś 8-8 nie przebiję bez złota, nie ma opcji, chyba że bokiem. No i pytanie, kto wygra wyścig? Pointer, masz rację? Nie, mam benzynę. A, właśnie widzę, że tak szybko jedziesz. Weź mi pomóc w razie czego, wiesz. Patrz, jaki śmieć, kurna. A ty, dzisiaj... Z flashem, bo ci nie trafi, dostajesz flashem za 500. No kurna, przecież to jest debilizm. Przecież Arta nie ma nerfa, no. Zapomniałeś? Cofnęli przecież nerfa. No i patrz, strzeliłem w dupę. Trafiłem, zbiegł. No kurna, zabrali mi całego expa z bokiem, jak ta gra, bo strzeliłem w ziemię. No co za gówniane działo. Co za gówniane czołg. Co za gówniane fejle. I tak nie dojadę na kapa. Nawet sobie Efi nie nabiję. Nawet sobie kurna Efi nie nabiję, no nie. Po prostu kurna, no nie, no patrz. Jeden punkt może. 5K expa. No. Wiedziałem, że tak się skończy, kurwa. Zarobiłem gówno. 107 tysięcy na czysto. 68 na czysto. Kurna. Różnica. Ale ty, bo ty tego chyba WZ tak sprawiłeś, bo ja tam się czaiłem i nie chciałem zginąć.
Ja go ciapałem. A ja wyjechałem na tego ogryzkę i go skończyłem tylko. Jeszcze komety tam zdjęło się, ja tam się czaiłem w te 30 bez sensu, kurwa, no mogłem zrobić to co ty. Dobra, A ja także. wolałem na WZ-a, bo WZ mniej by mi zrobił. Zawsze mogłem przenieść te dwie pestki i wjebać mu przez cztery. A na te 30 to co, no zajebie mi raz już. Szkoda wyjeżdżać. Dobra. To kończymy, co? No spoko, możemy kończyć. To na razie. No hej.